Witam serdecznie o 4:30 rano. Wracamy do naszych vlogów porannych. Ostatnio nie mieliśmy okazji. Znaczy ja nie miałem okazji rozmawiać tutaj z panem P, który za sterami swojego bolidu Formuły 1 w stajni Mercedes-Benz jedzie na Gdynia. Na początku chciałem pozdrowić wszystkich gumisiów z 3A i 3C, którzy tak bardzo prosili, żebym pozdrowił. Pozdrawiam serdecznie. Nie pamiętam, kto mnie prosił o tej porze. Tego gumisia? No, gimnazjaliści. Do tego gumisie. To ja pozdrowię serdecznie. No właśnie, właśnie. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów, zwłaszcza moich gimbusów. Znaczy gumisiów, tak, tak, tak. Tak ładnie brzmi niż gimbusy, no. Tak. I chciałem tutaj porozmawiać z panem P o tym, jak przeżył święta i co mu się podobało, co mu się mniej podobało i co sądzi na temat ustanowienia ósmego sakramentu Kościoła w postaci święconki. Uważam, że to jest bardzo ważny sakrament Kościoła, święconka. Dlaczego? Ponieważ należy zauważyć, że w czasie udzielania tego sakramentu naszym jajeczkom jest największa frekwencja w Kościele w ciągu całego roku. No tak, dlatego, tak, zobaczysz parafię, których nie widzisz na co dzień, dlatego prawda? Dlatego uważam, że ten czas i to pójście na ilość, a nie na jakość jest tutaj bardzo ważne. A co do samych świąt, to święta, święta i po świętach, no, pracowite były. No ale tutaj chciałem dodać, że pan P grywa na instrumencie cesarskim w kościele, tak. No i szkole prowadzi, to też szkoła bardzo pięknie w parafii w Rębowie. Gra, śpiewa i tańczy. Nie lubię słowa ubogacała liturgię, bo tu już tam kogoś za bardzo się nie da, ale towarzyszyła w modlitwie. Ale proszę zauważyć, drodzy widzowie, jaki zmysł teologiczny. Ubogacić liturgii się nie da. Sama liturgia w sobie jest przebogata. Szkoda, że teologowie tak często o tym nie myślą i tak tylko gadają. To wcale nie była wycieczka personalna. Tak, chciałem zauważyć. No właśnie, chciałem jeszcze tak się zatrzymać trochę nad tymi tłumami wielkosobotnimi, prawda? Ze święconką, tak? Niepoświęcony koszyczek to grzech ciężki, śmiertelny pierwszej kategorii przecież, nie? No to ja popełniłem taki grzech. O matko i córko. Nie byłem ze święconką, zresztą już któryś rok do rzędu. Nie mieliście święconki na stole? Nie. No, to święta nieważne! No nie może być! Co, babcia nie przygotowała, czy jak? Nie, ja powiedziałem, że nie idę, babcia powiedziała, że nie idzie, koniec i bez dyskusji. No tak, no tak, rozumiem, rozumiem. No tak, no, ale warto tu sobie powiedzieć wprost, że brak święconki na stole to nie jest grzech ciężki, nie jest grzech lekki nawet, to jest po prostu zachowanie tam tradycji, ale nie ma to wpływu, powiedzmy, na sumienie. Natomiast już nieuczestniczenie we mszy świętej, czy jakiejkolwiek, tak. W niedzielę chociażby. Chociażby w niedzielę, tak, w niedzielę Zmartwychwstania, bo nawet w Triduum Paschalnym w trzech dniach nie jest to nakazane święto, zważywszy na to, że to jest dni pracujące, czwartek, piątek zwłaszcza. Sobota zresztą też dla wielu ludzi, zwłaszcza pracujących w handlu, wcale nie jest wolna. Więc tu nie jest święto nakazane, natomiast nie bycie dobrze w niedzielę, no to już jest oczywiście poważny problem duchowy. A jak się udała rezurekcja, powiedz? Mieliście rano czy w nocy? Mieliśmy rezurekcję już w rano, była orkiestra. O matko! I czułem się jak dyrygent, ponieważ musiałem dyrygować jednocześnie orkiestrą, panią Hanią i sobą. Pani Hania, nasza druga organistka. Ach jej, to po prostu byłeś... I jeszcze musiałem śpiewać z tą orkiestrą. Pierwszy raz rzeczy zdarzyło mi się, że mnie zagłuszyli. No to rzeczywiście musieli mocno dawać czadu. Ale to ciekawe, ciekawe, no to byłeś taki, że tak powiem, kierownik do spraw muzycznych. Tak, ja zawsze tak lubię kierować wszystkim. Lubisz kierować wszystkim, kierownik do spraw muzycznych i innych zresztą też, tak. No u nas też była o 6 rano zresztą rezurekcja, prawda? W strugach deszczu się odbywała, a właśnie jak była pogoda u was? Też chyba deszcz. Coś tam żyło, ale jakoś tam nie najgorzej było. Aha. Chociaż śpiewnik mi zmógł, no to trochę musiało padać. No padało, festa bym powiedział. Też śpiewałem w czasie rezurekcji bez orkiestry. bo mój szef stwierdził, że ładniej to zrobi niż organista. Ale to pozdrawiamy pana Jacka, naszego organistę. Tak. Musimy
duży dystans do siebie. No, trzeba mieć duży dystans do siebie, to prawda. No ale generalnie nie jest źle, jest nawet fajnie. Słuchaj, nawet dziewczynki z takiej grupy noszącej figurkę wstały, słuchaj, takie szóstoklasistki nosiły figurkę świętego Rocha, naszego patrona tutaj tej części Redy i zresztą też takiego współpatrona parafii. Także bardzo ludzie się tak fajnie tutaj mobilizowali. Super to wyszło mimo tej pogody. W Rewie nie jest parafia świętego Rocha. W Rewie jest parafia świętego Rocha, tu jest świętego Wojciecha. A oni mają figurkę świętego Rocha? Oni mają te, więcej niż figurkę. Oni mają relikwie świętego Rocha. Tak, tak. A święty Rocha w ogóle? No tak! To jest postać historyczna. Nie. To jest postać historyczna, proszę. Proszę pana P. No, postać historyczna rzeczywiście istniała i są jego relikwie. Natomiast no, nam już się nie udało. Bo... A kiedy jest w ogóle odwrót świętego Rocha? Jakoś przy okazji niebowzięcia, tak. Wiesz? 14-16 jakoś tak, sierpnia. Więc to jest blisko tych uroczystości związanych z Matką Bożą. No, także to jest dość poważny kult, słuchaj. To w ogóle jest ciekawe, że Kaszubi takim sentymentem świętego Rocha ogarniają. I tutaj właśnie ta parafia w Rewie, pół Redy to jest patronat świętego Rocha. Gdzie byś nie pojechał na Kaszuby, to gdzieś ten Roch się tam przewija, słuchaj. Może dlatego, że to jest patron też morowego powietrza. A tutaj bywało różnie z tym w dawnych czasach, z tego co tam podania historyczne dają, że bywały tam różne, przechodziły tu różne te, ojej, uciekło mi to słowo, plagi i te choroby wszelkiego typu zabierające bardzo dużą część ludności. No, święta po świętach, czas do roboty, jadę do Krakowa. Przemo jedzie do domu jeszcze pospać. Jeszcze 15 minut. Jeszcze 15 minut, a potem też jedzie zresztą na swoje studia. A jak tam w ogóle? Na uczelni? No. Da się żyć chociaż. No chociaż lewactwo króluje, nie? A ja. Bardzo mi docenci i tak dalej. Ale przynajmniej studenci, mam nadzieję, że tacy są trochę inni. No starają się coś tam myśleć samemu. A to jest duży pozytyw, słuchaj, to jest duży. Ale chciałbym tutaj przy okazji nagrywania tego vloga pozdrowić wszystkich uczestników przedwczorajszych obchodów w stolicy Niemczech. Ale właśnie byłeś w Warszawie! Z Państwa byłem, także muszę przyznać, że wielu zacnych ludzi spotkałem. Podałem rękę proszę. Panu Antoniemu Macierewiczowi. Niesamowite! I jestem tutaj ogromnie duży. Dzisiaj nie myjesz? Nie myję nawet, proszę. Się podciera. Ale to super. Tak. A pan prezes ci podał rękę? Nie, ale byłem bardzo blisko jego i jestem z tego bardzo, bardzo dumny i szczęśliwy. A znowu jedziemy w te ciemne zaułki gdyńskie. Tak. Te remonty wiecznie trwają dalej, tak. Ale jest dobra władza, jest lepsza zmiana, także... No, wszystko dla dobra ludzkości, oła. Zdecydowanie. Jakie tutaj slalomy musimy urządzać. No to fajnie, a powiedz mi, spotkaliście tych wszystkich tych obywateli RP, jak to nazywają ich tam? Byli, tam trochę krzyczeli z tymi białymi różami, byli, szampany otwierali, ale im się za bardzo tym nie przejmowali, bo to było znikome ilości. Bardzo dobrze. Ale muszę powiedzieć, to jest chamstwo już, ale muszę powiedzieć, że tutaj nasza władza jednak w jednym miejscu się nie postarała, a właściwie podejrzewam, że to Biuro Ochrony Rządu tak sprawiło, że bo oni są jeszcze... Po lewej stronie, podejrzewam, tak myślę, ponieważ mentalnie. Na plac z Piłsudskiego, gdzie mieliśmy specjalne wejściówki, żeby wejść, nie wpuszczono nas, znaczy moglibyśmy wejść, ale staliśmy 3 godziny już w kolejce i po prostu chodzi o to, że na ogromny plac, na który mogło wejść rzesze ludzi, zrobiono tylko 2 wejścia i była pełna kontrola osobista i to tak długo trwało, ja podejrzewam, że to było specjalnie to. Ale z drugiej strony, wiesz, patrząc na tych idiotów z tych... Ale okej, ale to można było zrobić więcej wejść no to prawda, i to lepiej zorganizować, ponieważ kamery TVN-u pokazały, że nikogo prawie na placu nie było, a okazało się, że ludzie po krzakach byli pochowani, bo nie mogli się dostać. A ludzi było fest, a tak. Ludzi było fest. No tak. No to fajnie, to jednak pokazuje, że ludzie chcą wiedzieć, co się tam stało i chcą uszanować
wszystkich. Już oczywiście odchodząc od tych politycznych tam przesłanek, bo to PiS sam chce się na tym wypromować, to już... To jest problem, że to ma ten polityczny wymiar, nie? W naszym tutaj grajdołku polskim. Ale bądź co bądź, no jest to upamiętnienie tych wszystkich, którzy zginęli, a to byli przecież z każdej opcji właściwie. Tak. Polityki polskiej. No trzeba ich upamiętnić jakoś, bo to jednak wydarzenie było bez precedensu. Także, no, powoli kończymy dzisiejszy vlog. Przypominam o naszym widzom, że mogą w komentarzu zamieszczać, na jaki temat chcieliby usłyszeć nasze dysputy, bo powiem szczerze i pan P chyba też mi tam przyzna rację, że powoli kończą nam się tematy. No tak, no chyba, że tam czas nam coś wskaże. No chyba, że coś będzie takiego, co rzeczywiście będzie wymagało albo domagało się naszego uzupełnienia i wyjaśnienia z naszej strony, prawda? A my jesteśmy specjalistami od wszystkiego, proszę pamiętać. Czyli od niczego chyba. No. Jak to typowy Polacy. Janusze i Bożenki. Pozdrawiamy wszystkich. Miłego dnia życzymy. Pa, pa.